Dzisiaj, to jest 3 grudnia 2018 roku, w poniedziałek doszło do drugiego zwolnienia trenera w tym sezonie Premier League. Nowego szkoleniowca będzie miał Jan Bednarek. Zapraszam na kolejny odcinek. Po weekendowym remisie 2-2 z Manchesterem United na własnym stadionie pracę w zespole Southampton stracił Mark Hughes. To w ogóle niezbyt udany rok dla szkoleniowca. W styczniu tego roku wyrzucono go ze Stoke City, a Świętych prowadził od marca 2018 roku. Ten sezon Southampton zaczęło fatalnie. Na 14 kolejek Premier League wygrali zaledwie raz, 1 września na wyjeździe z Crystal Palace. W tabeli z 9 punktami na koncie zajmują miejsce 3 od końca i tracą punkt do bezpiecznej strefy. Walijczyk nie będzie już miał okazji, żeby poprawić wyniki Southampton. W środowym meczu z Tottenhamem klub poprowadzi jego dotychczasowy asystent Calvin Davis. Jednocześnie Southampton poinformował, że trwają intensywne poszukiwania szkoleniowca na stałe. Kto jest w kręgu zainteresowania? Media wskazują dwóch kandydatów. Pierwszy to David Moyes. Szkot pozostaje bez pracy po tym, jak 16 maja 2018 roku został zwolniony z West Hamu. Ma oczywiście duże doświadczenie, jeśli chodzi o pracę na angielskich boiskach, ale powiedzmy sobie szczerze, nie ma najlepszej prasy. Zwalniano go już kilkakrotnie po tym, jak zawodził w klubach. Być może lepszą będzie druga opcja, którą wskazują dziennikarze. To Austriak Ralf Hasenhüttl. 51-letni szkoleniowiec znany jest z pracy w RB Lipsk. Zespół objął latem 2016 roku, a odszedł z niego 2 lata później. Co ciekawe, Hasenhüttl pozostaje bez pracy od tego samego dnia co Moyes, czyli od 16 maja 2018 roku. Jego największym sukcesem jest wywalczenie w 2017 roku jako beniaminek Bundesligi wicemistrzostwa Niemiec, dzięki czemu zespół zagrał w Lidze Mistrzów. Wizja prowadzenia jednego z klubów angielskiej Premier League ma być dla niego bardzo kusząca i być może to byłoby dużo lepsze również dla samego Southampton. I to by było na tyle, dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Dawajcie też łapki w górę, jeśli odcinek Wam się podobał. A w komentarzach napiszcie mi, jak sądzicie, który z tych dwóch trenerów pasowałby lepiej do Southampton. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!